to uporządkuje te szoty i wanty. A? Szukamy kogoś, kto się dobrze posługuje pensetą. Że co? A takie brwi niby robią się same? Cześć, tyci żeglarze! Penseta. Penseta. Szczypce. Szczypce. Usta. Już. Szminką. Szminka. No, zrobiłam co się dało. Przeżyję? Dowiemy się rano. Dowiedzmy się już. Za pół godziny mamy go wręczyć kapitanowi. No to zanieś go koni, niech zapakuje. Lecę! Penseta. Koni! Przepraszam, planuję dalsze rozrywki. Gdzie ten statek? London jeszcze nie skończyła. Spokojnie, kapitan nadal rozgrywa codzienną partię minigolfa. Chyba utknął na dołku trójkąt bermudzki. Ciekawe, gdzie giną te wszystkie piłki. Kirby, znalazłeś Mosbiego? Nie znalazłeś go, czy nie możesz nic wykrztusić? Tak, nie znalazłeś go, czy tak nie możesz wykrztusić? A może zamiast bawić się w jakieś szarady, damy mu wody? I serwetkę! No więc, byłem na wszystkich pokładach, a pan Mosby po prostu wziął i zniknął. Coś jak zawartość mojego talerza w święta. Dobra, złapałem oddech, idę szukać pana Mosbiego. Znalazłem! Całe szczęście, bo ja już nie dam rady biegać. Drodzy państwo, wiem, że jest pewien problem ze statkiem. O, on wie. Ale spokojnie, Mosby czuwa. No, zaraz zjadę na dół windą. Oj, przepraszam. Już pana łapię! O, Kirby, dzięki, że to zamortyzowałeś. Ależ nie ma sprawy. Wie pan co, to wcale tak nie bolało. Dlatego, że się na nas zwaliłeś. Chłopaki, wszystko w porządku? Tak blisko ostatnio byliśmy przed urodzeniem. To o co chodzi z tym uszkodzonym statkiem? Wszystko wygląda dobrze. Nie jestem dużym, chodzi o ten. Naprawione. O, London, wielkie dzięki. Skąd się tu wzięło masło? Don! Kapitanie, gratuluję okrągłej rocznicy rejsów oceanicznych. Proszę. Lokaj rzekł. Ktoś nosił moje białe rękawiczki. Patrzcie, są zmięte. Proszę, dość. Nie zniosę dłużej złotowłoski i trzech lokajów. Hej, to lepsze od samochwała w kącie stała. I opowiadała wszystkim o rezydencji, którą tatuś kupił jej na urodziny. No, ekstra, przez was się zgubiłam. I muszę zacząć od początku. Opowiem wam dziś... Opowiem wam dziś o rezydencji w środku lasu...